Pani Sylwio, z góry muszę przeprosić naszych telewidzów za formę, której my używamy, żeby usłyszeć od Pani to, z czym przyszła Pani porozmawiać do nas. Ponieważ no, sytuacja jest na tyle trudna, że nie chciałaby Pani swojego wizerunku ujawniać, ale rzecz jest na tyle ważna, że trzeba o tym powiedzieć. Pielęgniarki ze szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu nie otrzymały należnych sobie pieniędzy. Tych pieniędzy wcale nie jest mało, bo jest ich... 1100 zł. Gdzie się podziały te pieniądze? Nikt nie wie. Nikt nie wie, ponieważ otrzymałyśmy informację, że pieniądze będą wypłacone po 28 października. I o tym zdecyduje pani dyrektor. I to też nie jest powiedziane, czy będą wypłacone, czy nie. Pani dyrektor ma podjąć decyzję. A to są pieniądze, które należą nam się zgodnie z porozumieniem, które podpisał minister zdrowia ówczesny, dr Zembala. Pani Sylwio, kiedy dokładnie powinnyście na swoich kontach wszystkie pielęgniarki ze szpitala zobaczyć te pieniądze? Do 10 każdego miesiąca pieniądze powinny być już na koncie. Tak było do tej pory. Teraz okazało się, że jak sprawdzałyśmy stan kont swoich, wypłata jest pomniejszona o około, powiedzmy, 700 zł. W zależności od tego, ile było dyżurów, więc to tak wychodzi około 700 zł. Czy byłyście jako personel szpitala informowane o tym, że ta pensja może aż o tak znaczne kwoty być pomniejszona? Nikt nam nic nie powiedział. Każda z nas oczekiwała, że zgodnie z obietnicą, która była nam, no zostało nam to przyrzeczone, zgodnie z tą obietnicą pieniążki miały zostać wypłacone, miały być włączone nawet do naszej pensji zasadniczej. I w związku z tym ta wypłata nam się znacznie zwiększyła, ponieważ wszystkie pochodne, które byłyby naliczone, wzrosłyby właśnie o tą kwotę, o pochodne z tej kwoty wyliczonej. I dla nas to naprawdę byłby znaczący zastrzyk gotówki do wypłaty, która już miałaby być tak wypłacana co miesiąc. Pani Sylwio, ile pielęgniarek pracuje w szpitalu Sokołowskiego? Około 350 osób. No to z grubsza licząc, skala, no nazwijmy to, oszczędności szpitala na waszych pensjach to jest prawie 250 tysięcy. Tak. I to jest tylko kwota jednego miesiąca. Dlaczego tych pieniędzy, jak pani sądzi, nie ma na waszych kontach? Być może zostały zagospodarowane w jakiś zupełnie inny sposób na cel, na które nie powinny zostać przeznaczone, bo są to pieniądze gwarantowane dla pielęgniarki. Każda miała do podstawy dostać 1100 zł minimum. Okazało się, że wypłaty mamy pomniejszone nawet o te 700 zł. Proszę pani, to są pieniądze, które są dla was przeznaczone, a przelewane są z kont Ministerstwa Zdrowia. To są pieniądze zagwarantowane i pewne. Ministerstwo Zdrowia pewne. Każda jednostka, która ma podpisany kontrakt z Funduszem Zdrowia, tam gdzie pracują pielęgniarki, każda taka jednostka jest zobowiązana co miesiąc wysyłać raport o ilości etatów pielęgniarskich. W związku z tym, jeśli taki raport do NFZ-u dochodzi, tam są wyliczenia i odpowiednia kwota jest przelewana na każdy z tych zakładów medycznych. I to jest rzecz, która została ustalona odgórnie. To nie jest coś, o co my się domagamy, bo chcemy wyłudzić. Po prostu to jest coś, co jest nam zagwarantowane. No a okazało się, że my nie dostaliśmy tych pieniędzy. Ja przede wszystkim, pani Sylwio, nie rozumiem,
Co to znaczy, że decyzje odnośnie wypłat waszych należnych wam pieniędzy będzie podejmowała pani dyrektor? Dla mnie też jest to sytuacja niepojęta. Co się dzieje w tym szpitalu? Czy pani na pewno macie kontakt z innymi ośrodkami, z innymi szpitalami? Macie tam koleżanki? Czy te pieniądze w wypadku innych placówek już znalazły się na kontach pielęgniarek? Rozmawiałam z koleżankami z innych instytucji. One wypłatę dostały powiększoną. Każda z dziewczyn ma do grupy zasadniczej, do swojej pensji zasadniczej doliczone 1100 zł. W związku z tym ta pula, od której są wyliczane wszystkie inne pochodne do wypłaty, jest dużo, jest powiększona o te 1100 zł. Co się dzieje w szpitalu Sokołowskiego, że wy zostałyście bez tych należnych wam pieniędzy i słyszycie od dyrekcji, że ona będzie podejmowała w tej kwestii decyzję? Nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi zadziało, kiedy wrócą na wasze konta i czy w ogóle wrócą? Kontakt z dyrekcją jest w sumie żaden. Związki zawodowe nie działają tak, jak powinny działać, czyli nie stają za pracownikiem. Mamy swój związek zawodowy pielęgniarek i panie, które w tym związku są, myślę, że pracują raczej na korzyść szpitala niż na korzyść naszą. Ale szpital powinien przede wszystkim pracować na korzyść pacjenta, a wasze pensje między innymi wypłacane są po to, żeby pacjent czuł się w szpitalu komfortowo. Powiem pani, że pacjenci, którzy przychodzą na nasz oddział szpitalny, pierwszy kontakt, jaki mają, mają z nami. Różni są pacjenci, niektórzy są poirytowani, niektórzy są wystraszeni, inni dochodzą swoich praw w różny sposób. Są agresywni, czasami płaczą, ale są też osoby, które rozumieją naszą sytuację. Są osoby, które nam współczują. Jednak no, tych osób jest raczej mniej, ponieważ każdy, i ja to rozumiem, kto dostaje się do szpitala, oczekuje pomocy, bo przyszedł do instytucji, która ma leczyć, dawać nadzieję, tak jak w naszym haśle przewodnim szpitala jest. A to ma się zupełnie inaczej. Pani Sylwio, praca, którą pani wykonuje, pani koleżanki, to jest praca wymagająca nadludzkiego poświęcenia. To jest praca trudna, wymagająca, bardzo odpowiedzialna i bardzo niewdzięczna. I jeszcze musicie się martwić o to, czy za tę pracę otrzymacie należne wam wynagrodzenie. Szpital oszczędza w roku blisko 3 miliony złotych w momencie, kiedy wam nie wypłaca takich pieniędzy, które wam się należą. No, to jest taka sytuacja, po prostu powala na kolana. Dużo osób będzie pewnie miało zastrzeżenia po wysłuchaniu tego, co mówię, bo jesteśmy kojarzone z tym, że chodzimy, pijemy kawę, herbatę, a na dobrą sprawę to jest tak, że my nie mamy czasu na to, żeby zjeść śniadanie. O obiedzie nie wspomnę, bo to graniczy z cudem, żeby wygospodarować trochę czasu na to, żeby zjeść, żeby się napić, czy skorzystać z toalety. Ale wy macie w szpitalu przecież pana prezydenta, który bywa na dyżurach, który wie, jak wygląda praca w szpitalu. Myślę, że osoby, które znają pana prezydenta, wiedzą, o co będzie mi chodziło. Przy tej osobie każdy jest bardzo spięty, liczy się ze słowami, uważa na to, co robi. Boicie się prezydenta? Jest olbrzymia presja. Ale co prezydent robi w szpitalu, oprócz tego, że dyżuruje? Przyjeżdża na odprawę. Zachowuje się jak dyrektor? Oczywiście. Zachowuje się.
chociaż tym dyrektorem nie jest. Zachowuje się jak dobry dyrektor, dobry gospodarz tego szpitala, chociaż formalnie nim nie jest? Chyba nie.